Welcome to paradise. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Light 2. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I zaczynamy dzisiaj nocną porą odcineczek. Zaczniemy sobie od tego nieznanego tutaj miejsca. Zadaniem pobocznym, którego właśnie teraz się udamy. Zobaczymy, co tam trzeba będzie zrobić. No i oczywiście musimy to robić nocą. Dobra, to jest tam gdzieś, to jakiś wyjazd jeszcze jest. To jest, czemu ja pięściami biję? A! Mam jakiś kaskiecik teraz? To jest wyjcem. Musimy się tam dostać. Okej. No kurde. Się gruby rzucił. Wyjazd 20. Dobra. No, moment. No i mamy staminę. Coś mi uderzyło? Przez ścianę chyba. Okej. Pościg tam pościgiem, ale one i tak tu się nie dostaną, nie? Dobra, ty, ale ten poziom się zwiększa. No ale tu nie wchodzą. Tak nie mają jak. Brudny zamek. No dobra, przeszukaj sklepy plecaków z jedzeniem, których Kevin nie zabrał ze sobą. To jest ten questik od tego dzieciaka, którego tam spotkaliśmy. Dobra, jeden plecak zebrany. Questik się zakończył. Tu mamy drugi pewnie. Jednak nie. Ewentualnie inne sklepy mamy przeszukać. Ale to zaraz się ogarnie. A, bo te plecaki są nieoznaczone, dobra. Odpalenie umiejętności. Musimy je po prostu gdzieś tu znaleźć. Jasne. To będzie pewnie ten. Oto i te plecaki. No i git. Pora nakarmić rodzinę. Dobra, gdzie teraz? O, no ale też w nocy. No i luz. Ześmigniemy nocą, cyk. Ja bym w sumie zrobił taki myk, jak już tu jestem. Nie.
chyba trochę za daleko od niego jesteśmy. Ale zrobimy taki myk, że go pokonamy. Oddamy tego questa. Nie spadnie mi teraz. Leczonko, zdążę. A ten jak się rzucił? Zasuwa. Demon ma taki wysoki level. Dobra. Próbujemy ogarnąć wejście do tego budynku. Co wy tam potrzebujecie ode mnie, żebym wam jeszcze dostarczył? W ogóle tak patrząc teraz, jak już następnego jeden, drugi, trzeci odcinek nagrałem, to tak szczerze mówiąc, po tym jak zrestartowałem grę i zablokowałem sobie FPS-y na 55, to nie wiem, czy był sens blokowania tych FPS-ów na 55, bo jak widać, to i tak gierka trzyma ząbek wypięty jakiś jest. Gierka trzyma cały czas 55 FPS-ów. Nie wiem, czemu wtedy tam był jakiś lag i tak dalej. Pierdzieliło po prostu wtedy. Wróciło do normy, tak mi się przynajmniej na razie wydaje. Dobra, szukajmy jeszcze, co tu jest do przeszukania. O, siema. Co ty, rodziców żeś kurwa uwieź? Młody. Aha. Przyszedł! W końcu! Przyniosłeś zapasy? Słuchaj, ta dwójka. Wiesz, że masz tu... Chodzi ci o moich rodziców? No, to znaczy, to twoi rodzice? No przecież mówię. Mamo, tato, patrzcie, kto przyszedł. Mówiłem, że wyglądał na uczciwego. Wiem, że jesteście głodni. Słuchaj, wiesz, o co chodzi z przemianą, prawda? Myślisz, że gdzie ja się chowałem? Jasne, że wiem. Dobrze, twoi rodzice... Nie ma ich już z nami. Przemienili się. Jak to? Patrz! Hej, tato! Jesteś głodny? Są wiralami. Mogą zrobić ci krzywdę. Dam sobie radę. Lepiej przejdźmy do interesów. Mówiłem ci, że zapłacę za wykonanie misji. Masz jedzenie? Jasne. Trzymaj. Super! Dzięki! Proszę, mamo! Proszę, tato! Smacznego! Papa, widzimy się jutro! Nie martwcie się, wrócę was nakarmić! A tu masz ten... To ta super broń! Tata nie będzie jej już potrzebował. Wielkie dzięki! Rodzice też ci dziękują. Zresztą widzisz. Ty no, dzieciak ma nasrane we łby, nie? Kurde, nie wleciało. Punkcik umiejętności na walce.
Ja tak szybko te punkty wszystkie zdobyłam. Czy inhibitory pozbierać. No bo tak patrząc na to, co ja tu w walce już powybierałem, tu mam 3, 6, 7, 8, a tu mam 3, 6, 7, a też 8, ale 9 teraz zdobyłem w sumie. Poziom 11, poziom 10. Czyli 25 punktów mogę mieć łącznie, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Gdzie te dwa punkty idą dalej? Też jest 25. 3, 6, 9, 12, 15, 17, 19, 20, 23. Też 23. Ja jej nie wnikam. No ale to mogę wydawać we wszystko. W takim razie, bo i tak to dobijemy. Prędzej czy później. Tędy wyjdę. Kurwa, się na zombiaka wdupiłem. Nie gryź mnie w nogę. No nie wskoczysz tu? Co jest? Dobra, idziemy spać. Zdobędziemy sobie premki całe, wszystkie nocne i dzienne. Dodatkowe, znaczy te zbiegania i z walki oczywiście chciałem powiedzieć, że nocne. I cyk. Latarkę sobie wyłączmy. I zobaczmy, co mamy teraz do roboty tutaj gdzieś blisko. Mamy to na przykład do roboty. Tu mamy też nocną. A, możemy już tą zrobić, bo czwarty level dobiłem. Git. Brakuje 300, ale potrzebuję troszeczkę inhibitorów jeszcze do zbierać. Tu w ogóle jest jeszcze kawałek mapy nieodkryty taki, o. Ale to wygląda, jakby tu była strefa skażona tak ogólnie. No dobra, idźmy do tego questa teraz. Gdzie on jest tam? Pierdzielony zombek. Właśnie, czy ja tutaj powinienem jakieś broni wymienić? Wkraczamy w etap, gdzie będziemy tylko zielonych broni używać. Biegnę tędy, ale tu raczej jest sklep, nie? To jest ten mocny atak, tak? Co tu się odwaliło? Nie ma zombiaki. Mieliśmy sklep w takim razie. Pewnie też jest jakiś sklep. A nie, tu jest wejście do metra. Metro też trzeba będzie prędzej czy później wykonać. Tu. Konwój możemy zrobić. Dobra, moment. Weźmy sobie... Tak. Tak.
Teraz weźmy sobie tak. Coś takiego to ja powinienem dostać w kurwę expo. Okej, teraz jak to otworzymy, to coś się tu stanie standardowo, jakiś wybuszek czy coś. O, jaki krzywy ząbek. Ząbek idzie. Znalazłem chyba podpięty... Coś F było pokazane. Nie wiem, czy widzieliście też to. Jako rozłącz chyba. Nie wiem, dobra, nieważne. Bo te konwoje wojskowe to mają ogólnie jakiś alarm czy coś. Jak otwieram, to coś wybucha. No właśnie, o, mówiłem. Trochę HP sobie odnówmy. Dobra. Pościągane i tu też powinno być coś do rozłączenia. Ale nie ma. W tych konwojach można łatwo expa sobie wbijać. I parkour w sumie można łatwo wbijać w nocy, latając tylko po całym mieście tak naprawdę. Wystarczyło nie ruszyć w ogóle wytrychem. Ten jakiś cigranowy skarda. Myślałem, że mam noże wybrane. Trochę od tych ząbeków odejść, już się worki pojawiają zamiast nich, nie? Warto je poprzeszukiwać, bo dajemy za nie rzeczy, które nam się potem przydadzą do wzmacniania nas. Dobra, ciach. Nie to. Chciałem ekwipunek otworzyć. No nie mogę dzidy podnieść. Chciałbym tam podejść, żeby mi się to po prostu tylko odkryło. Dobra. Teraz jeszcze lecimy tutaj. Tu jest ktoś. Właściwie coś do wybrania.
Wyjdźcie! Ja się tymi ząbeczkami zajmę. Ja nie, ale wy już dostajecie. Jeszcze ta się złapała. Leż na ziemi. Dobra, nagrody trzeba zebrać. Możemy lecieć dalej, nie? Cyk, zameczek. Trzeba będzie też podlecieć w którymś momencie. Zębek jakiś idzie chyba. On się potknął o mnie i kurna. Opa, idzie. Leczonko. Dobra, otwórzmy może w końcu ten zamek. Ja dupie, zaraz mi się wytrychy skończą. Nie no, prosto? Prosto. Dobra, czy coś tu jeszcze jest w tej okolicy do odkrycia? Nie, mogę już powiedz po prostu do questu. Odkrycia nie ma. Czasem się zastanawiam, co moja postać robi. Wytwarzanie. Robimy 5 mołotowów. Robimy tak, żeby mieć 9. I resztę walniemy sobie tutaj w nożyki do rzucania. Dobra. Muszę też w którymś momencie podejść w końcu do handlarza i ogarnąć sobie. Ogarnąć sobie te wszystkie itemy, które noszę przez cały czas. Żeby je wziąć i posprzedawać. Te, których na pewno już nie będę używał. Bo jak nie będę ich używał, to po co mam je nosić dalej w plecaku, nie? To ci nie pasuje. Wytrychy. Scott dobrze się przygotował. Ktoś próbował otworzyć ten zamek, ale mu się nie udało. Najwyraźniej Scott rzucił wszystko i uciekł. No dobra. Ale gdzieś wejście do tego pierdolnika musi być, nie?
A ty co tu chcesz? Leszczu do bicia. Dobra, ale gdzie jest wejście? No bo tędy nie wejdę. Nawet nie ma sensu zaglądać. Ty no kurde, jak to... Tam jeszcze jakiś gada. Nie no, tu każde okno jest zakryte. A na co ci to wygląda tu? To tu się do mnie pulta. Idź po śladach Scotta, no ale... Tych śladów Scotta tu nigdzie nie widziałem. Tu przez dach jest jakieś wejście, ale wątpię. Dachy zawsze tak samo wyglądają. O kurwa. Fajnie, że się zaślizgnąłeś. No gratulacje, kurwa. Super. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Jak daleko teraz mam do tego pierdolnika? Gdzie mnie zrespiło? A tu mnie zrespiło, dobra. To jest kurde ciekawe, jak tam wejść. Ty, ale to już nie jest ten sam budynek. Aha, bo tam. A tu też jest obszar działania przy tym budynku. Teraz to ma sens, tylko tych śladów nie było po prostu widać wcześniej. Dobra. Zajebiście. Dobra, to trzeba obejść to. Obejść to miejsce i zobaczyć, gdzie tu jest wejście. Jak się rozpytam, niemal. Fajnie, że barykady stoją, ale nie można tych zombiaków na nie za każdym razem zapchnąć. Po
co ten kopniak jest w tej grze. Dobra, zakończmy sobie w tym odcinku i zaczniemy sobie od tego miejsca w następnym. Dzięki serdecznie za oglądanie, zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek i miłego popołudnia. Cześć!